Cześć! Dzisiaj pokażę Wam ćwiczenie, które doskonale sprawdzi się w przypadku bolesnych miesiączek, bolesnych stosunków czy problemów trawiennych. Ćwiczenie polega na rozluźnieniu nadmiernie napiętych mięśni brzucha, gdy mamy tendencję do nadmiernego wciągania brzucha oraz gdy mamy tak zwany stresowy brzuch. Do ćwiczenia potrzebujemy małej piłki, z której możemy wypuścić powietrze lub miękkiej poduszki. Na początku zajmiemy się rozluźnieniem dołu brzucha. Aby to zrobić, musimy położyć się na brzuchu i położyć poduszkę w okolicy podbrzusza. Może pojawić się lekki dyskomfort, który z czasem powinien ustępować. Jeśli występuje duży ból, należy albo spuścić powietrze z piłki, żeby zmniejszyć docisk, opór, albo wymienić poduszkę na miększą. Ma być miękko, przyjemnie, nie wstrzymujemy oddechu. Ćwiczenie możecie wykonać na przedramionach lub położyć czoło na rękach. Następnie postaraj się wziąć wdech tak, jakbyś kierowała go w kierunku piłki. Wyobraź sobie, że chcesz, aby oddech wypychał lekko piłkę w kierunku podłogi, a wydech powinien ją wpuszczać. Z wdechem powinnaś poczuć, że Twój oddech napiera lekko na piłkę, a z wydechem Twój brzuch się rozluźnia i piłkę wpuszcza do środka. Każdym kolejnym oddechem powinnaś poczuć, że Twój brzuch się rozluźnia, rozpływa i opada w kierunku podłogi. Ćwiczenia nie wykonujemy w przypadku, gdy mamy stwierdzoną przepuklinę na pełny żołądek oraz z pełnym pęcherzem. Powodzenia w rozluźnianiu brzuszków!